W dzisiejszym magazynie Kulturka wokalista poprokowego zespołu o Metalice to najgorszy zespół wszechczasów. Skwer w Bytomiu otrzyma imię Romana Kostrzewskiego. Kirk Hammett o strasznych horrorach i strasznym albumie Black Sabbath. James Hetfield jego kostium na Halloween. Red Hot Chili Peppers grają Nirvanę. No i oprócz tego oczywiście dużo, dużo więcej. Cześć, z tej strony Hubert, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym magazynie Kulturka, czyli naszym cotygodniowym formacie newsowym. Dzisiaj standardowo, jak co tydzień, przejrzymy sobie oczywiście internetową prasę dotyczącą świata kultury, ale głównie oczywiście muzyki. W dzisiejszym magazynie Kulturka przyjrzę się artykułom ze stron teraz muzyka.pl, rytmy.pl oraz glamour.pl. Standardowo na początku przypominam, że jeśli lubicie tę serię i chcecie pomóc nam w rozwoju tego kanału, no i podbić ten materiał trochę gdzieś tam w algorytmach, żeby się lepiej pozycjonował, możecie zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę i komentarz. Zachęcam również do subskrybowania Pełnej Kulturki, wtedy będziecie po prostu na bieżąco z naszymi materiałami. Pięknie dziękuję Wam za każdą aktywność i przechodzę do newsów. Matt Healy, wokalista zespołu The 1975, w bardzo mocnych słowach wypowiedział się o Metalice. W wywiadzie dla Pitchfork Healy został zapytany o ten właśnie legendarny zespół. Odpowiedział: nie cierpię Metaliki, to najgorszy zespół wszechczasów. Nigdy nie lubiłem Metaliki. Wolałem Slayer i tego typu zespoły. Lubiłem też Converge, Glassjaw i bardziej post-hardkorowe granie. Bardzo jarałem się Poison the Well, a Refuse to jeden z moich ulubionych zespołów wszechczasów. Jak byście skomentowali te mocne słowa wokalisty The 1975? Dajcie znać w komentarzu. Jak donosi Dziennik Zachodni, jeden ze skwerów w Bytomiu otrzyma imię Romana Kostrzewskiego, zmarłego w tym roku legendarnego wokalisty zespołu Kat. W projekcie uchwały można przeczytać m.in. przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu jest formą uhonorowania dorobku artystycznego Romana Kostrzewskiego, artysty związanego z Bytomiem. W tym mieście mieszkał i tutaj rozpoczęła się jego muzyczna droga. Z wnioskiem do prezydenta o uhonorowanie jego postaci zwrócił się powołany w tej sprawie komitet społeczny, a wcześniej stosowną uchwałą Młodzieżowa Rada Miejska w Bytomiu. Nadanie skwerowi imienia Romana Kostrzewskiego jest wymierną formą uhonorowania jego pamięci i ważnym wydarzeniem kulturalno-społecznym dla miasta, które szczyci się nie tylko ofertą wielu interesujących realizacji imprez kulturalnych, ale również pamięcią o szczególnych, niepowtarzalnych twórcach i artystach związanych z Bytomiem. Za uchwałą głosowało 22 radnych, 2 natomiast wstrzymało się od głosu. Kirk Hammett w wywiadzie dla Gibson Guitar opowiedział o swojej pasji do horrorów. Gitarzysta Metaliki uwielbia straszne filmy i kolekcjonuje związane z nimi gadżety. Kirk powiedział, że gdy po raz pierwszy zobaczył Egzorcystę z 1973 roku, mocno się przeraził. Myślę, że bestia z tego filmu mnie dopadnie. Kiedy jest się dzieckiem, taki strach jest szczery. Przez kolejne 4 miesiące każdej nocy spałem przy zapalonym świetle. Gitarzysta Metaliki opowiedział również o tym, jakie wrażenie wywarła na nim debiutancka płyta Black Sabbath, w pewnym sensie osadzona w horrorowym klimacie, można powiedzieć. Horror i muzyka po raz pierwszy zbiegły się w moim życiu, gdy usłyszałem Black Sabbath. Miałem 16 lat i byłem z przyjaciółmi na kempingu. W nocy siedzieliśmy przy ognisku i ktoś puścił pierwszy album Black Sabbath. Naprawdę się przestraszyłem. To było jak oglądanie horroru. Wszyscy zamilkli i słuchali płyty. To było przerażające. Wiedziałem o Black Sabbath i wiedziałem, że nazwę zaczerpnęli z filmu Borisa Karloffa, ale nigdy wcześniej ich nie słyszałem. Słuchałem Cream, Jimiego Hendrixa, Pata Traversa i UFO, a także Deep Purple. Prędzej czy później usłyszałbym Black Sabbath, ale fakt, że miało to miejsce na obozie, czyniło to wydarzenie cholernie przerażające. Lider zespołu Venom przyznał, że grupie Behemoth udało się zrealizować marzenie, jakie on miał w młodości. W wywiadzie dla Teraz Rocka wokalista grupy Kronos został zapytany, co sądzi o zespole Behemoth. Odpowiedział: uwielbiam, zwłaszcza za połączenie ekstremalnej muzyki z tym groźnym wizerunkiem. Ja w latach 80. marzyłem o strojach z kapturami i trupich makijażach, a dziś Behemoth to realizuje. Ich teledyski są doskonałe. Venom wystąpił w Polsce tylko raz, a chętnie bym do Was wrócił i zagrał z Behemoth. Judas Priest od jakiegoś czasu pracuje nad nowym albumem, który podobno jest już prawie ukończony. W wywiadzie dla Out of the Box with Jonathan Clark, wokalista legendarnej grupy Rob Halford, wypowiadał się następująco: jesteśmy blisko ukończenia. Proces kompozycyjny jest zamknięty, większość nagrań też jest gotowa. Pozostało mi jeszcze nagranie wokali. Generalnie już prawie skończyliśmy. Halford powiedział też o najbliższych planach grupy. 18 grudnia skończymy świętować 50-lecie w São Paulo i to będzie na tyle w tym roku. W przyszłym roku ruszamy w trasę z naszym dobrym przyjacielem Ozim po Europie, potem jeszcze zagramy parę koncertów w Europie. Potem będziemy mieli przerwę i zaczniemy planować wydanie nowego albumu Judas Priest.
Brian Johnson, wywiadzie dla Rolling Stone, opowiedział o swojej historii w zespole AC/DC. Johnson mówił, że pod koniec lat 80. przestał pisać teksty na płytę AC/DC, do czego nakłonić miał go management. Nie jest on jednak zbyt zadowolony z tej decyzji. Johnson mówił: to chyba była decyzja managementu. Słuchaj, Brian, od teraz chłopcy będą pisać teksty. Pomyślałem, że będę miał teraz więcej czasu i nie będę musiał się martwić o wymyślanie tekstów. Nie zastanawiałem się nad tym, tylko powiedziałem: dobra, niech to robią. Ale muszę przyznać, że trochę mi brakuje moich tekstów. Niektóre były uroczo dowcipne, jak Have a Drink on Me albo You Shook Me All Night Long. James Hetfield pokazał w mediach społecznościowych swoje przebranie na tegoroczny Halloween. Wokalista Metallica przebrał się za Eddiego Mansona z serialu Stranger Things. No i oczywiście nie jest to przypadek, gdyż jak zapewne większość z Was pamięta, było bardzo głośno o obecności hitowego Master of Puppets Metallica w najnowszym sezonie tego właśnie serialu. No i generalnie artyści często praktykują przebieranie się na Halloween, nawet podczas koncertów, kiedy akurat przytrafi się im jakiś show w ten właśnie dzień. No i tak na przykład podczas koncertu w Pradze wyglądał zespół Placebo. Od kilku miesięcy, a właściwie chyba jakoś od roku, zespół Måneskin konsekwentnie publikował swoje nowe single, tak raz na kilka miesięcy. Teraz ogłosili w końcu wydanie nowej płyty. Album Rush ukaże się 20 stycznia 2023 roku. 29 października Red Hot Chili Peppers wystąpili w Silver Lake Conservatory of Music, grając krótki set, na który złożyły się głównie ich własne piosenki, natomiast pod koniec występu zespół postanowił zrobić niespodziankę i zagrał przeróbkę Smells Like Teen Spirit Nirvana. Wokalista Anthony Kiedis nałożył wtedy na głowę swoją koszulkę, a w refrenie tekst śpiewał John Frusciante. W przyszłym roku zespół Motley Crue ruszy w trasę bez swojego gitarzysty Micka Marsa, który od młodości cierpi na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, które utrudnia mu poruszanie się. Jak napisano w komunikacie, obecnie nie jest w stanie sprostać rygorom życia w trasie. Jego miejsce zajmie John Five, znany m.in. ze współpracy z Robem Halfordem, Robem Zombie i gry w zespole Marilyn Manson. Nicky Six z Motley Crue odpowiadał w internecie na pytania fanów. Odnośnie wyboru Johna Five na stanowisko gitarzysty odpowiedział: John spełnia wszystkie warunki, jest niesamowitym gitarzystą, szanuje naszą muzykę, jest cholernie zabawny, ma już pewną historię z nami i napisaliśmy razem parę wielkich hitów. Od 4 dekad jest żołnierzem, tak jak my. Będziemy razem kontynuowali tradycję i spełnimy życzenie Micka, żeby koncertować jako Motley Crue. David Ellefson został wyrzucony z zespołu Megadeth w 2021 roku, a jego były już zespół wydał niedawno nową płytę. W wywiadzie dla The Metal Voice Ellefson został zapytany, czy słuchał nowego albumu grupy. Odpowiedział: zagrałem na tej płycie, oczywiście słyszałem ją. Słyszałem jej fragmenty, gdy były nagrywane, wokale, teksty itd. Ale nie posiadam egzemplarza nowego albumu i nie będę go posiadał. Gdy mnie wyrzucono, dałem sobie spokój i nie spoglądam się za siebie. Open Air ogłosił pierwszego headlinera na przyszłoroczną edycję festiwalu. Jest to zespół rockowy, a mianowicie Arctic Monkeys. W 1999 roku zespół Monster Magnet ruszył w trasę koncertową z Metallicą po Europie. Kapele dotarły wtedy także do Polski, grając 1 czerwca w Warszawie. W podcaście Appetite for Distortion Dave Windorf, lider zespołu Monster Magnet, wspominał tę trasę i wskazał rzecz, która nie przypadła mu do gustu podczas niej. Powiedział: Metallica dała nam szansę grać przed większymi tłumami i to było fajne. Jedyne co nie było fajne to fakt, że pod sceną było tylko lesi. Przejechaliśmy z nimi przez całą Europę Wschodnią i ciągle się zastanawialiśmy, gdzie są dziewczyny. Ale to była Metallica. My byliśmy przyzwyczajeni, że na nasze koncerty przychodzą dziewczyny. To była jedyna rzecz, która mi się nie podobała. Przeróbka Hurt z repertuaru Nine Inch Nails w wykonaniu Johnny'ego Casha należy do najsłynniejszych coverów w historii muzyki rockowej. Piosenka tak bardzo kojarzy się ludziom z Johnnym Cashem, że wielu z nich myśli, że ten utwór został oryginalnie napisany i zarejestrowany właśnie przez niego. Legendarny producent Rick Rubin w wywiadzie dla BBC Radio 4 wspominał, że to on zaproponował Cashowi zaśpiewanie tego utworu. Wspomniał też reakcję artysty na tę piosenkę. Pomyślałem o imidżu Casha jako mitycznego człowieka w czerni. Każda piosenka, jaką śpiewał, musiała do tego wizerunku pasować. Puściłem mu Hurt i spojrzał na mnie jak na szaleńca, bo wersja Nine Inch Nails jest bardzo hałaśliwa i agresywna. Był sceptyczny. Nagrałem więc demo, w którym zagrał gitarzysta, a ja wyrecytowałem słowa tak, jak sobie je wyobrażałem w jego wykonaniu. Dopiero kiedy usłyszał tekst i tę wersję, powiedział: spróbujmy.
Taylor Swift wydała niedawno swój nowy album studyjny Midnights i od razu przeszła do historii muzyki. Mianowicie 10 utworów z płyty zajęło wszystkie możliwe miejsca w top 10 prestiżowego zestawienia Billboard Hot 100. Tym samym piosenkarka przebiła rapera Drake'a, którego utwory w 2021 roku zajęły 9 z 10 miejsc w top 10 tego właśnie zestawienia. Dobre zdanie na temat Taylor Swift ma na przykład Bruce Springsteen. W wywiadzie dla Howarda Sterna mówił: moja córka jest wielką fanką Taylor Swift. Niedawno, gdy odbierałem ją z lotniska, powiedziała: tato, Taylor Swift wydała zajebistą płytę. I puściła ją na pełen głos w drodze z Newark do Colts Neck, podskakując na siedzeniu. Powiedziałem: podoba mi się, dobra jest. Jest bardzo utalentowaną, niezwykłą kompozytorką. Dobrze znamy producenta Jacka Antonoffa, robią świetne płyty. Ludzie wciąż robią świetne płyty, a inni odnajdują w nich radość. Powstanie film biograficzny o Edzie Sheeranie. Film ten będzie miał za zadanie pokazać dwie twarze piosenkarza. Twarz celebryty oraz twarz głowy rodziny. Ed Sheeran na łamach The Sun mówił: właśnie kręcimy dokument o moim życiu. Odbyła się już długa rozmowa na temat tego, co chcemy w nim zawrzeć. Między byciem gwiazdą a członkiem rodziny jest bardzo cienka granica, dlatego mieszkam w Suffolk, a nie w Los Angeles. Żyję swoim życiem gwiazdora, kiedy jestem w Nowym Jorku, ale w domu jestem przyjacielem, ojcem, mężem, synem. Po prostu nie możesz wnosić do domu ciężaru bycia celebrytą. No to na koniec trochę newsów ze świata filmów i seriali. Henry Cavill nie wcieli się już w Geralta z Rivii. To znaczy, będziemy mogli zobaczyć go jeszcze w trzecim sezonie, który ukaże się jakoś latem 2023 roku. Natomiast od sezonu czwartego serialu Wiedźmin zostanie on zastąpiony przez Liama Hemswortha. Odejście Cavilla ma prawdopodobnie związek m.in. z obowiązkami na innych planach filmowych. Mianowicie ma on na przykład powrócić do roli Supermana. Avatar Istota Wody będzie bardzo długim filmem. Potrwa aż 3 godziny i 10 minut. Planowana data premiery nowego Avatara w Polsce to 16 grudnia tego roku. No i dobra, to tyle w dzisiejszym magazynie Kulturka. Pamiętajcie, że jeśli lubicie tę serię, nasz kanał i chcecie pomóc nam w rozwoju, żeby ten filmik lepiej się pozycjonował i tak dalej, możecie tutaj pokazać swoją aktywność w postaci łapek w górę i komentarzy. Będzie nam bardzo miło. Pamiętajcie również o subskrypcji Pełnej Kulturki, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pięknie Wam dziękuję za obecność i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.